Twój brat Piotr z kolei bardzo chciał śpiewać i chyba dalej chce śpiewać. Czy ty zachęcasz go do tej kariery muzycznej, czy raczej go gdzieś tam odradzasz mu tą drogę? Jestem neutralna. Mamy zupełnie jakby inny obraz muzyki i tego, co w muzyce jest ważne. On ma myśli o takiej muzyce klubowej. Nie mogę mu zabronić, ani w ogóle nie mam, powiem, że dorosła osoba. Jesteśmy też niezależni zupełnie od siebie, więc no, ma prawo spełniać swoje marzenia. Nikt, nie mogę tego w żaden sposób mu odebrać, odradzać. Życzę mu jak najlepiej i tyle, ale w żaden sposób też go nie zachęcam, nie planuję duetów, albo jak już znowu media spekulują, cały czas coś spekulują. Nasza relacja jest relacją, która miała swoje trudne momenty. Te momenty są teraz okropnie opisywane. Nawet jeżeli piszą ludzie o tym, że dziennikarze piszą, wspominają o tym, że właśnie jakieś nastąpiło pojednanie i tak dalej, to pisząc o tym, co było, piszą cały czas, posługują się jakimiś kłamliwymi informacjami. Nawet już nie chcę tego sprostować, żeby nie dawać kolejnych pożywek, ale szczerze mówiąc nie mogę po prostu tego czytać i jest to bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Natomiast nasza relacja jest relacją pozamedialną, chociaż no, Piotrek chciał być na odsłonięciu gwiazdy naszego taty i sprawiło mu to też dużą radość. I myślę, że będziemy się wspierać. Jakby cieszę się, że zawsze uważam, że ważne jest to, żeby nawet jeżeli są trudne momenty, żeby starać się je prostować. Jest nam w życiu łatwiej, jeżeli wybaczamy, jeżeli żyjemy z kimś, możemy spojrzeć mu się w oczy, jeżeli go miniemy na ulicy, nie będziemy musieli się chować i się zastanawiać, że to będzie niezręczna sytuacja. Ja zresztą szybko zapominam, wybaczam. Później ja mam tak słabą pamięć, że później wiem, że się o coś kłóciliśmy, ale już nie pamiętam o co.